Gdy czytamy Ewangelię, to słuchamy przede wszystkim o Chrystusie, Jego apostołach i uczniach i o kobietach, które im towarzyszyły. Dzisiaj wydaje się, że proporcje się odwróciły. Mamy mniej więcej 2 razy więcej kobiet w kościołach niż mężczyzn. Czy można z tym coś zrobić? Czy jest jakiś sposób na to, żeby mężczyzn przyciągnąć do kościoła i odwrócić ten trend? Porozmawiajmy o tym. A moim i waszym gościem w karetce w drodze jest dzisiaj Szymon Czyszek. Szczęść Boże, Szymonie. Szczęść Boże. Dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie. Szymon jest przedstawicielem Rycerzy Kolumba w Europie. Jest dyrektorem do spraw rozwoju tej organizacji. I pewnie o Rycerzach Kolumba będziemy dzisiaj sporo rozmawiać, ale najpierw chciałbym, żebyśmy rozmawiali właśnie o mężczyznach w kościele czy w parafii i o tym, dlaczego mężczyźni do kościoła chodzą mniej niż kobiety. Oczywiście nie jesteśmy socjologami, nie jesteśmy kimś, kto przeprowadził jakieś badania. Po prostu dzielimy się swoimi spostrzeżeniami i jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń na ten temat. Szymonie, z tej perspektywy, jak myślisz, dlaczego mężczyzn jest mniej więcej 2 razy mniej niż kobiet w kościołach w Polsce? Drogi ojcze, bardzo dziękuję jeszcze za zaproszenie do tego programu. Tak, rzeczywiście nie jestem socjologiem, więc będę się dzielił raczej swoimi spostrzeżeniami i uwagami, co wynika z mojego doświadczenia. Oczywiście pewnie nieraz się uda zrobić jakąś generalizację, ale wiem, że jako nie socjolog tutaj będę starał się być ostrożny. Chcę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie byłem w karetce, więc to dobrze jest być w takiej karetce po raz pierwszy. Natomiast wracając do pytania, dlaczego mężczyźni nie chodzą do kościoła, dlaczego jest kobiet 2 razy więcej w kościele niż mężczyzn, to jest pytanie, które ma pewnie wiele odpowiedzi i myślę, że wiele osób się już nad tym zastanawiało. Kiedy tak sobie myślałem, dlaczego mężczyźni nie chodzą do kościoła, to pomyślałem sobie, że no właśnie się dzisiaj spotykamy, dwóch mężczyzn, ojciec i ojciec i mąż rodziny, którzy chodzą do kościoła, więc można powiedzieć, że chodzimy do kościoła. Natomiast rzeczywiście co do tego, czy mężczyźni są w mniejszości, to tak zazwyczaj było i wciąż jest. Natomiast skąd to wynika? Myślę, że powodów jest wiele. Natomiast zanim do tego przejdę, żeby dać odpowiednią, swoją odpowiedź, to zacytuję słowa arcybiskupa Gondyckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który powiedział coś takiego, co może być odpowiedzią na to pytanie, że Kościół dzisiaj nie magnetyzuje mężczyzn, a raczej ich odstrasza. Że widać, że wielu duszpasterzy w ogóle nie zauważa tego problemu, a nawet to nie budzi u nich niepokoju. I żeby mężczyźni mogli wrócić do Kościoła, to Kościół powinien przestać zajmować się sobą, a zająć się zmienianiem świata wedle Ewangelii. I jeżeli Kościół chce mieć mężczyzn gotowych do tego, żeby starać się o wielkość, starać się o, którzy są śmiali do tego, żeby działać, Kościół potrzebuje tym mężczyznom zaoferować to, co oferował Chrystus, czyli zaoferować trud, cierpienie, zmaganie, a często dzisiaj w Kościele można odnieść wrażenie, że traktuje się trochę wiarę jako swego rodzaju antidotum na cierpienie, na ból, na zmaganie. Więc jeżeli odwrócimy tę perspektywę, tak też mówi arcybiskup Gondycki, i to jest coś ciekawe, że Kościół będzie dawał wyzwania mężczyznom, będzie ich angażował do rzeczy ważnych, potrzebnych, to myślę, że wtedy będziemy mieli mężczyzn. Dzisiaj, jak sobie myślimy o tym, co się dzieje w parafii, w Kościele, to myślę, że nie ma do końca modelu zaangażowania mężczyzn. Pozwól, że ci przerwę, ponieważ to, co powiedziałeś, cytując biskupa Gondeckiego, to jest bardzo ciekawe. Czyli rozumiem, że z jednej strony biskup Gondecki mówi, Kościół odstrasza mężczyzn, ale odstrasza ich przez to, że nie prezentuje wiary jako wyzwania, w którym można coś osiągnąć przez wysiłek, trud, zmaganie. Wydaje mi się, że raczej właśnie wysiłek, trud i zmaganie powinno być odstraszające, a nie to, co
się przekornie często nazywa teocentryczną terapią, którą stosujemy w Kościele, czy deistyczną terapią. To znaczy mówimy o Bogu, który przede wszystkim jest Bogiem łagodnym, przychodzącym do naszych zranień, do naszego braku poczucia własnej wartości, do lęków i nas z tego wyprowadza. Czy to znaczy, że ten typ przekazu, ten typ głoszenia Ewangelii i akcentowanie tych właśnie takich miłosiernych, bym powiedział, stron Pana Boga, to jest to, co mężczyzn odstrasza? Myślę, że jest kilka elementów, ale myślę, że przesłanie o Bogu miłosiernym jest niezwykle kluczowe, jest niezwykle ważne i ono jest podstawowym, myślę, przesłaniem Kościoła. Natomiast należy pokazywać też, że Pan Bóg od mężczyzn wymaga i chce ich współpracy i też ich zaangażowania, ich działania. I myślę, że czasem tego trochę brakuje, żeby pokazać mężczyznom, że mogą wejść w bardzo konkretny dialog z Panem Bogiem, mogą w bardzo taki osobisty, personalny sposób zmagać się raz z Nim, ze swoimi sprawami, w których się znajdują. A myślę, że czasem brakuje takiej refleksji, że w ogóle Kościół może odpowiadać, czy Kościół jest taką przestrzenią, w której mężczyzna może przynieść swoje zmagania, swoje cierpienia. Tego myślę, że często brakuje, bo też nie ma do końca przestrzeni, w której ten mężczyzna może to nazwać, może o tym porozmawiać też z innymi mężczyznami i zobaczyć, że nie jest też w tym sam. Czyli jednak jest tak, że mężczyźni przeżywają również takie sprawy, takie doświadczenia, to nie jest żadne odkrycie, w których potrzebują wsparcia i to także wsparcia Boga Najwyższego, ale z drugiej strony, tak jak rozumiem to, co powiedziałeś, chodzi o to, żeby zaangażować mężczyzn, czyli pokazać im, że Kościół czegoś od nich oczekuje, więcej, że Chrystus czegoś od nich oczekuje i że zaprasza ich do jakiegoś rodzaju partnerstwa w misji, partnerstwa w działaniu. Także jest coś do zrobienia, bo inaczej mężczyzna czuje się trochę niepotrzebny w Kościele, tak? Jakby nie bardzo ma jak wykorzystać swoje talenty, siłę, swoje różnego rodzaju wyposażenie, takie męskie wyposażenie, absolutnie tradycyjnie i stereotypowo o tym mówię i się tego nie wstydzę. Właśnie brakuje tego wciągnięcia w misję, tak? Że jakby mężczyzna nie przychodzi do Kościoła, przynajmniej tak nam się zdaje, dlatego że nie ma dla niego konkretnej roli do spełnienia w Kościele. Dobrze rozumiem to, co starasz się powiedzieć? Dokładnie tak. Myślę, że dużym wyzwaniem jest to, jak zdefiniować przestrzeń, w której mężczyźni mogą być zaangażowani w życie parafii. Jak sobie popatrzymy na różne modele funkcjonowania różnych grup parafialnych w Kościele w Polsce, to widać, że jest oferta dla dzieci, właśnie ministranci, skauci Europy, jest oferta dla młodzieży, dla właśnie duszpasterstwa akademickie, Oaza, KSM, przeróżne rzeczy. Jest oferta dla małżeństw, kościół domowy, wiele innych ruchów. A potem jest długo, długo nic i potem może kółka różańcowe i parę jeszcze innych inicjatyw. Natomiast ta przestrzeń dla mężczyzn jest trochę nieobecna. Jak nawet sobie myślę o zaangażowaniu małżeństw i oczywiście jest wiele dobrych inicjatyw, właśnie Kościół Domowy, ekipy Notre Dame, możemy wymieniać wiele rzeczy, Wspólnota Świętego Pawła na przykład, to widać, że te ruchy bardzo często wymagają no jednak pewnej relacyjności, która wymaga pewnej takiej dobrego nazywania swoich emocji, swoich przeżyć, nazywania swoich też zmagań. Mężczyzna nie zawsze to potrafi zrobić i nie zawsze się czuje komfortowo w tym, jak widzę w pracy z mężczyznami, że nie jest im łatwo od razu nazywać swoje wyzwania, ale łatwiej jest im się zaangażować w coś bardzo konkretnego, gdzie mają jasno określony cel, jasno określone zadanie, jasno określoną misję. I tego, wydaje mi się, dzisiaj jest jeszcze za mało w Kościele i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których też brakuje mężczyzn w Kościele. A nie jest trochę też tak, że no właśnie nie ma tych zadań dla mężczyzn, dlatego że księża zajmują za dużo miejsca? Nie jest trochę tak, że właśnie no, ten mężczyzna nie czuje się potrzebny do tego, żeby budować swoją parafię czy wspólnotę, no bo jest ksiądz, który właśnie jest mężczyzną w Kościele, który przejmuje gro tych inicjatyw właśnie organizacyjnych, animujących, prowadzących wspólnoty i tak dalej. No i są kobiety, które mu pomagają, czy które ewentualnie podejmują jakieś zadania delegowane przez duszpasterza. I w związku z tym dla mężczyzn w Kościele zostaje mało do zrobienia.
Myślę, że coś w tym jest. Natomiast zanim odpowiem bezpośrednio na to pytanie, taka ogólna uwaga, że w tej dyskusji chciałem unikać takiej sytuacji, której myślę, że wiele inteligentnych osób wpada, kiedy się spotykają i łatwo wskazują na winnych czy odpowiedzialnych za różne niedoskonałości. Jestem wstrzemięźliwy od tego, żeby zrzucać całą odpowiedzialność na księży i ich postawy. Myślę, że jest oczywiście duża przestrzeń do rozwoju, natomiast to jest taka generalna uwaga. Natomiast co do pytania, czy księży jest za dużo, to myślę, że jest, może nie to, że ich jest za dużo, ale myślę, że za dużo zajmują się sobą, sprawami, którymi się nie muszą zajmować. Jeżeli byliby w stanie zdefiniować przestrzeń, w której są ekspertami, tak jak mówił Benedykt XVI, kiedy był w Warszawie w 2006 roku, że księża są po to, żeby byli ekspertami od spotkania człowieka z Bogiem. Że ludzie nie potrzebują księży, żeby byli ekspertami od polityki, budownictwa i zarządzania, ale żeby byli ekspertami od przybliżania człowieka do Pana Boga. Więc w tym zakresie wydaje mi się, że księży jest za mało. Chciałbym, żeby księży było więcej w przestrzeni właśnie życia sakramentalnego, żeby było jeszcze więcej Eucharystii, żeby mogli towarzyszyć ludziom w przybliżaniu ich do Pana Boga, a żeby potrafili mieć w sobie taką gotowość, żeby zejść z tej pozycji takiego menedżera parafii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie przedsiębiorstwo, które nazywa się parafia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i angażować świeckich do tych przestrzeni, w których spokojnie mogą oddać tę odpowiedzialność. Ja pamiętam takie historie od znajomego księdza, który opowiadał, że jak wielką rewolucją, już było paręnaście lat temu, było to, żeby w kurii osobą odpowiedzialną za księgowość nie był ksiądz, żeby to była kobieta. I to było takie ciekawe, że to wymagało pewnego przepracowania, żeby móc pozwolić dać wgląd w kwestie finansowe komuś, kto nie jest księdzem. Natomiast też rozumiem też intencję tego pytania, zastanawiam się, czy za dużo księży, a przeciwwagą do księży są kobiety i trochę w tej rzeczywistości giną mężczyźni, gdzie oni są, prawda? I myślę, że to jest trochę prawdą to, że w ostatnich latach Kościół zajmował się kobietami. Mamy dokument o godności kobiety, Mulieris Dignitatis. Natomiast trochę brakuje refleksji i pytania, jaki mamy pomysł na mężczyzn w Kościele? Jaka jest ich rola? Co mogą robić w Kościele, w parafii, w lokalnej społeczności? I tutaj myślę, że jest jeszcze mało takich inicjatyw. Mogę tylko powiedzieć, że jest już kilka oczywiście zwiastunów tego, co może przyjść. Jakiś czas temu jako rycerze... Szymonie, pozwól, że ci wejdę w słowo, bo chciałbym jednak rozebrać na nieco mniejsze części to, o czym opowiadasz, bo myślę, że tutaj dużo takich istotnych spraw poruszyłeś i chciałbym je podkreślić. Po pierwsze, to, co mnie zatrzymało, to jest dokładnie ta dziwna alternatywa, czy jakaś opozycja, na którą się natykam często śledząc to, jak się o Kościele mówi. Że właśnie domagamy się coraz częściej, mówię my, ale w znaczeniu takiego przekazu medialnego, coraz częściej słyszymy o tym, że jest domaganie się miejsca dla kobiet w Kościele. A ja dokładnie mam takie przeczucie, czy takie przekonanie, że nie tyle potrzeba większego miejsca dla kobiet w Kościele, co w ogóle dla świeckich, ale właśnie, że tak powiem, może nie w parytecie, ale nawet bym powiedział, że z podkreśleniem roli świeckich mężczyzn. I to bardzo ci dziękuję, że o tym wspominasz, bo myślę, że tak opatrznie i mimochodem wchodzimy w tą taką nieprawdziwą alternatywę. Księża w Kościele to mężczyźni w Kościele, a kobiety mają za małą rolę. A wydaje się, że właśnie to mężczyźni świeccy, cywile, powinni mieć więcej do powiedzenia. Podobnie jak kobiety. I mówiłeś też o tym, że nie chcemy wskazywać winnych, tam właśnie przerzucać winy na kogoś innego. Słuszna uwaga. Natomiast ja bym tu się zatrzymał jeszcze i powiedział, no dobrze, ale jeżeli mielibyśmy to od strony pozytywnej opisać, czyli jak wyobrażamy sobie parafię, która właśnie nie jest zarządzana przez księdza prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak wspomniałeś, tylko on dzieli się swoją odpowiedzialnością, deleguje swoje zadania. Jakie przestrzenie widzisz właśnie w parafiach do tego, żeby ksiądz mógł się podzielić no tą, nazwijmy to, władzą, tak, swoim wpływem na parafię? Do czego mógłby zaprosić świeckich?
Zanim odpowiem na to pytanie, opowiem taką historię, jaka jest różnica między kościołem amerykańskim, latynoskim a polskim. A historia jest taka, że w kościele amerykańskim, kiedy świeccy przychodzą do księdza, mówią: proszę księdza, mamy pomysł, mamy plan, mamy ludzi, którzy to zrobią i mamy finansowanie. Czy ksiądz się na to zgodzi? Tak czy nie? W kościele latynoskim, a można powiedzieć, jest czasem tak, że przychodzą świeccy, mówią: mamy pomysł, mamy plan, mamy ludzi, nie mamy pieniędzy, czy mógłby ksiądz pomóc w znalezieniu tych pieniędzy? A w kościele polskim często się zdarza tak, że: proszę księdza, w tej parafii się nic nie dzieje. Nie ma planu, nie ma pomysłu, nie ma ludzi, nie ma pieniędzy. Niech się ksiądz weźmie do roboty. I trochę tak jest, że zanim przejdziemy do kwestii tego, jak mogłoby to funkcjonować w idealnym rozwiązaniu, myślę, że warto popatrzeć na to, jaka dzisiaj jest często sytuacja, że świeccy trochę się zwalniają z odpowiedzialności za parafię i przyjmują taką trochę rolę konsumentów w Centrum Usług Religijnych, którym przychodzą, są obsłużeni, wchodzą, wychodzą i kiedy się coś dzieje, to się dzieje, jak się nie dzieje, to się nie dzieje i wtedy mamy właśnie takie komentarze, że właśnie niech się ksiądz weźmie do roboty. Natomiast pytanie o to, gdzie, jak wygląda idealna parafia albo parafia, w której świeccy mogą przejmować powoli pewną część odpowiedzialności, to można popatrzeć na poszczególne wymiary działania parafii. To jest kwestia zarówno kwestia organizacyjna, ale też kwestia formacyjna. Jak wiele dobra może się wydarzyć, kiedy świeccy są zaangażowani na przykład w przygotowywanie rodziców do dzieci pierwszokomunijnych albo do bierzmowania. Czy wiarygodność świadectwa ojca, wiarygodność świadectwa matki, tego jak wychowują dzieci do wiary w rodzinie, nie byłoby czymś wielkim dla innych parafian. Więc taka przestrzeń formacyjna, przestrzeń zaangażowania świeckich, właśnie też głoszenie często i dawanie świadectwa swojego życia byłoby bardzo konkretną przestrzenią, w której parafia może być takim miejscem, właśnie nie centrum usług religijnych, ale miejscem wzrastania w wierze między właśnie pośród ludzi. I rozumiem też miejscem dzielenia się dobrymi praktykami w domu. W tym, jak właśnie tak naprawdę miejscem świadectwa, tak? O tym, dokładnie, jak przeżywamy swoją wiarę i dzielenia się tym, co mogą zrobić inni. Dokładnie. Ja z mojego doświadczenia widzę, jak wielokrotnie patrzę na mężczyzn, na ojców rodzin, jakie decyzje podjęli, jak pracowali ze swoimi dziećmi, co robili ze swoimi dziećmi, jaką kulturę w swoim domu budowali, gdzie się tego nauczyli, jakie... Co robili, żeby ze swoimi dziećmi rozstrzygać niezwykle ważne dylematy, które się pojawiają w kulturze, w której funkcjonujemy. Często nie mamy wsparcia jako ojcowie, jako rodziny. I to nie chodzi o to, żeby narzekać, tylko po prostu być świadomym tego, że to spoczywa ogromna odpowiedzialność na nas. I często nawet sami księża nie są w stanie odpowiedzieć, czy nawet nazywać tych wyzwań. A właśnie świadectwo innych mężczyzn, innych rodzin może być taką ogromną zachętą do tego, żeby nie wyważać otwartych drzwi, tylko uczyć się od siebie nawzajem. To jest coś, co jest niezwykle cenne. Ale też nawet to jest jedna przestrzeń. Druga przestrzeń, o której sobie myślę, to jest przestrzeń takiej zwykłej pomocy charytatywnej, czy takiej pomocy swoim sąsiadom, współparafianom. Uczenie ludzi brania współodpowiedzialności za wspólnotę, którą tworzymy. Pamiętam, myśmy mieli takie doświadczenie, mieszkaliśmy przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych i urodziły nam się tam nasze dzieci. I to było coś fascynującego, kiedy za każdym razem, kiedy się urodziło nasze dziecko, zbierała się grupa ludzi z parafii i tworzyli kalendarz, żeby przynosić nam przez pierwsze parę tygodni po porodzie jedzenie. Co dwa dni dostawaliśmy obiad od jakiejś rodziny z parafii, która chciała wziąć odpowiedzialność, chciała nam pomóc. Wiedziała, że to, czego dzisiaj rodzice będą potrzebowali, to
nie da się zapewnić im snu, nie da się im zapewnić dobrej opieki nad ich dzieckiem, bo to zrobią rodzice, ale to, czego potrzebują, to nie mają czasu często, żeby coś ugotować. Więc to była bardzo konkretna pomoc ludzi w parafii dla siebie. Właśnie nie na poziomie takim wertykalnym, tylko właśnie horyzontalnym, że mamy taką wyobraźnię, że ta osoba, która jest w parafii, może potrzebować pomocy i jak możemy sobie wzajemnie pomagać, jak w ogóle przyznawać się do tego, że potrzebujemy pomocy. I świeccy mogą tworzyć naturalnie taką przestrzeń, gdzie możemy przychodzić i otrzymywać też wsparcie. Więc ta przestrzeń charytatywna dla siebie nawzajem, ale też dla osób potrzebujących. Myślę, że w każdej parafii są ludzie, którzy przeżywają trudności. Więc gdzie jest taka przestrzeń, gdzie oni mogą przyjść? Świeccy myślę, że spokojnie mogą się tu zaangażować. Się znowu zatrzymam. Przerwałem ci, ponieważ znowu masz tendencję do mówienia wielu ciekawych rzeczy w jednej wypowiedzi, a ja bym chciał je troszeczkę docisnąć i wycisnąć z nich trochę jeszcze smaku. Znaczy, pierwsza rzecz, która mnie zatrzymała, to jednak pierwszy przykład, jaki dałeś na zaangażowanie świeckich w parafię, to jednak jest kwestia duchowości i przeżywania swojej duchowości w rodzinie i dawania o tym świadectwa. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo często spotykam osoby, które są bardzo mocno niepewne, czy to, co robią religijnie, jest czymś, co w ogóle miałyby opowiadać. Nie? Dlatego naturalnie wypychamy księdza, żeby on mówił o sprawach wiary, a my to raczej tak do praktycznych spraw. Nie? Natomiast druga rzecz, która mnie zatrzymała w twojej wypowiedzi, to jest to, że kiedy mówisz o tym, że w parafii jest przestrzeń na to, żeby sobie wzajemnie pomóc, to jest coś, co wydaje mi się kapitalnie ważne w perspektywie tego, co powiedziałeś wcześniej o kulturze, w której żyjemy. Że w sumie, jeżeli nie będziemy budować takich wspólnot, gdzie rozpoznajemy siebie jako katolicy i wzajemnie się wspieramy, to nie tylko w kwestiach takich charytatywnych tej pomocy nie będzie, czy ona może się ograniczyć do tej pomocy charytatywnej, bo to czasem można instytucjonalnie jakoś tam załatwić. Natomiast ta pomoc, która wydaje mi się w tym momencie o wiele bardziej potrzebna, to jest ta właśnie, żeby stworzyć taki wspólny ekosystem przeżywania wiary. Że dzieci, które wychowujecie, nie będą miały takiego poczucia, że są totalnie na jakiejś pustyni, że są totalnie jakimiś dziwakami, ponieważ ich rodzice, nie wiem, modlą się przed posiłkiem, tak? A nikt tego przecież nie robi, albo że chodzą do kościoła, a nikt tego przecież nie robi. Więc takie budowanie też wzajemnego wsparcia, myślę, właśnie w parafii, gdzie widzimy, kto jest wierzący i jakoś tam siebie umacniamy w wierze i tworzymy jakieś takie środowisko, w którym dzieci chociażby mogą jakoś szerzej korzystać z przeżywania wiary, to chyba jest właściwy trop. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy to nie jest tworzenie jakiejś enklawy, jakiejś tam getta, ale co byś na ten temat powiedział ze swojego doświadczenia? Czy faktycznie ten typ wspólnoty jest nam potrzebny? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to jest coś, co jest niezwykle istotne, żeby ktoś, kto żyje swoją wiarą, nie był sam. Myślę, takie doświadczenie samotności, takiego trochę rodzaju wykluczenia, czy takiego po prostu opuszczenia jest czymś, co może być nieskutecznie zniechęcać ludzi do zaangażowania w życie parafii i właśnie wzięcia współodpowiedzialności. Więc tworzenie takiej przestrzeni solidarności lokalnej, odbudowywanie tej lokalnej solidarności, że to nie jest tak, że ktoś ma mi to załatwić, tylko że ja jestem w stanie samodzielnie się w to włączyć i tworzenie takiej przestrzeni, to oczywiście widzę rolę też księży, żeby potrafili tworzyć zachętę, zaproszenia, wyznaczać pewne też kierunki, w które chcielibyśmy pójść, też formować świecki do tego, żeby brali tą współodpowiedzialność. Myślę, że to jest przestrzeń ogromnej współpracy i takiego nowego otwarcia, myślę, dla funkcjonowania parafii w Polsce. Myślę, że to jest kluczowa przestrzeń. Oczywiście pytanie, które się pojawia, to takie, czy świeccy są dzisiaj gotowi wziąć tą współodpowiedzialność. Nie? Bo tak mówię, często w tych dyskusjach łatwo jest wskazywać na to, że księża czegoś nie zrobili, czegoś nie załatwili, że nie potrafią pewnych rzeczy zrobić. Ale pytanie jest takie, czy świeccy też potrafią się w to zaangażować. Czy mamy takie rozumienie, że Kościół jest też przestrzenią nie tylko właśnie księży, ale jest też przestrzenią, w której my jako świeccy mamy ważną rolę do spełnienia. To jest wielki temat, wiesz, bo ja obserwuję to z naszego podwórka, tego dominikańskiego, że owszem, jesteśmy przekonani o tym, że świeckich powinniśmy zapraszać do jakiegoś współdziałania, ale jednocześnie mimochodem to redefiniowanie tych ról budzi lęk.
Tak? Znaczy teraz, a jak to? Teraz, nie wiem, świeccy będą odpowiadać za proste rzeczy, tak? Chociażby za repertuar na Triduum Paschalnym, tak? Czy to jednak nie powinno być tak, że tutaj ten duszpasterz nad tym czuwa i tam dokładnie te utwory przegląda, tak? Czy, nie wiem, organizujemy coś i jak daleko jesteśmy gotowi oddać odpowiedzialność za rzeczy organizacyjne, tak? I powiedzieć sobie, będzie tak, jak sobie świeccy życzą i jak to przeprowadzą, a niekoniecznie tak, jak mamy to w głowach i jakbyśmy sami to zrobili. Ja myślę, że tutaj jest strasznie duży temat taki do podejmowania lokalnie, żeby redefiniować te role, nie? Kawałek po kawałeczku uczyć się tej współpracy, bo myślę, że wyszliśmy z takiego świata, gdzie tego w ogóle nas nie nauczono, nie? Znaczy, że po prostu zawsze było tak, że to proboszcz odpowiada za wszystko, a świeccy ewentualnie mają feretrony nosić na Boże Ciało i zgłosić się na sprzątanie kościoła, kiedy jest ich kolej. Ale poszerzenie tego kręgu odpowiedzialności to budzi duży taki niepokój. Myślę, że po obu stronach. Jak najbardziej. Myślę, że to też oczywiście wynika z powodów historycznych. Jest tak, że jednak w przeszłości księża brali odpowiedzialność za całą parafię, dlatego że też no, było naturalne ryzyko, że nie chcieli mieć kogoś, kto będzie, nie wiem, robił coś negatywnego dla parafii, będzie coś w rodzaju szpiegiem. To naprawdę bardzo mocno uformowało też tą rzeczywistość, jakby taką pewną praktykę funkcjonowania parafii. No i trochę brakuje wzorców, jak pozwolić właśnie wpuszczać świeckich do parafii, jak zarządzać pewnymi rzeczami, jak czy na poziomie właśnie diecezjalnym, czy na poziomie no, na zwykłym lokalnym, żeby świeccy brali odpowiedzialność i powoli przyjmować coraz więcej. Nie po to, żeby pozbawić księdza kluczowej roli. Wpływu. Nie, to na pewno nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby księdzu pozwolić koncentrować się na tym, co jest niezwykle kluczowe, czyli to, żeby właśnie był ekspertem od przybliżania człowieka do Pana Boga. Jak rozmawiam z księżmi, to właśnie w takich szczerych rozmowach, nie raz słyszę takie trochę ubolewanie, że czemu jest tak, że właśnie jestem odpowiedzialny za to, żeby zarządzać jakimś wielkim budynkiem domu duszpasterskiego, w którym tak, jestem oczywiście, mam odpowiedzialność za pracowników, ale jakby generuje to tak dużo zadań, które spokojnie mogły zrobić świecki. Ale żyję jeszcze w takim systemie, tak mówi ksiądz, że jeszcze ja jestem za to odpowiedzialny, że ksiądz jest tym, który podejmuje decyzję. Więc jest tutaj taka sfera do przepracowania i też budowania zaufania między świeckimi a księżmi. Ale też żeby przygotowania świeckich do tego, żeby wzięli współodpowiedzialność za te kwestie, że to właśnie nie jest tak, że jesteśmy klientami, którzy zostają obsłużeni, ale że jesteśmy osobami, które czują się współodpowiedzialne za tę parafię. I myślę, że to jest naprawdę kluczowa rola dla mężczyzn. Mężczyźni mają wdrukowane w siebie taką potrzebę bycia odpowiedzialnym za coś. A jeżeli tego nie robią, to mają takie poczucie, że no trochę marnuje trochę swoje talenty. Jeżeli to no tak, jestem w tym miejscu jestem niepotrzebny. Jestem niepotrzebny, tak? Tutaj nie ma dla mnie miejsca. Dokładnie. Ale powiedz mi, wiesz, bo to jest jakby jedna ta sfera, którą wymieniłeś, odpowiedzialności, którą można podnieść. To jest świadectwo i wzajemne wsparcie się w przeżywaniu wiary, tworzenie tej kultury i trzecia rzecz, wsparcie takie charytatywne, nazwijmy to, chociaż to nie chodzi tylko o to, że robimy składkę i pomagamy ubogim, ale też właśnie sobie nawzajem. Świetny jest ten przykład, który przytoczyłeś, waszego doświadczenia, gdzie no właśnie rodziny wspierają młodych małżonków, tak, czyli tych, którzy młodych rodziców, którzy właśnie mają na głowie noworodki i muszą tam 24/7 się zajmować dziećmi. Jest ten czwarty obszar zarządu, organizacji, jakiegoś takiego włączenia świeckich w życie parafii, takiej instytucji, którą jest parafia. To można zrobić po godzinach, czy jednak musimy sobie powiedzieć, jeżeli chcemy wprowadzić ten model, to musimy zrobić to po amerykańsku, czyli zbudżetować sprawę i powiedzieć, chcemy zatrudniać świeckich do takiej pracy, czy raczej mamy powiedzieć, nie, to jest wolontariat, prawda? To jest dla Pana Boga, więc niech to robią za darmo. Tak, dotykamy się, że jest ważnego tematu, bo to rzeczywiście, jeżeli chcemy, żeby ludzie się też zaangażowali, to też trzeba ich w normalnym świecie uszanować, też mają naturalnie swoje potrzeby, też chcą być odpowiedzialnymi mężami, ojcami i muszą też z czegoś żyć. A więc myślę, że to jest taka przestrzeń, w której
potrzeba jest takiej wyobraźni, że jeżeli chcemy, żeby świeccy byli zaangażowani, no to też z tym musi się wiązać jakaś taka no, wyobraźnia co do tego, że ci ludzie muszą z czegoś żyć. W Stanach jest taka często sytuacja, że chór, który jest w parafii, pamiętam, że to było pewnie wyzwane dla Dominikanów, którzy się przenieśli do Nowego Jorku, że byli zdziwieni, dlaczego chór może oczekiwać tego, że będzie dostawał jakieś właśnie swoje stypendium czy jakąś zapłatę za swoje, za swoją pracę, swoją obecność. Ale no taka jest praktyka, taka jest rzeczywistość, że ludzie przychodzą i też potrzebują otrzymać wynagrodzenie za czas, który spędzają w danym miejscu, żeby to zostało zrobione porządnie, profesjonalnie. Po prostu czas takiego półśrodków myślę, że powoli się kończy. Potrzeba ludzi, którzy będą zaangażowani w pełni w tej dziedzinie i trzeba po prostu widzieć, patrzeć na nich całościowo, że to nie jest tak, że jesteś wolontariuszem i tylko tego ci oczekujemy, ale też, że jesteś ok, chcemy, żebyś to zrobił, tego potrzebuję, oddaję tą odpowiedzialność, potrzebuję znaleźć środki, żeby też znaleźć dla ciebie wynagrodzenie. To jest taka przestrzeń, w której no, jest jeszcze sporo rzeczy do przepracowania. No ja myślę, że tutaj, wiesz, ten shift mentalny, który musi się dokonać, jest gigantyczny. Znaczy, z jednej strony redefiniowanie roli księdza, który miałby być bardziej ekspertem od duchowości, a mniej ekspertem od prawa budowlanego, a z drugiej strony świeccy, którzy nie tylko z pro bono się angażują w parafię, ale są takie urzędy w parafii, które są związane z umową o pracę, no to są dwa gigantyczne tematy. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to przeprowadzić, ale z drugiej strony ty odpowiadasz, reprezentujesz organizację Rycerzy Kolumba, która rozumiem ma jakąś taką propozycję dla mężczyzn i ten jakiś nowy model współpracy księży i świeckich, w szczególności mężczyzn, realizuje. Czy możesz trochę opowiedzieć o rycerzach w ogóle? Co to jest? Ponieważ myślę, że dla większości słuchaczy ta organizacja nie jest znana. Oczywiście. Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja dla katolickich mężczyzn. Mamy ponad 2 miliony członków w kilkunastu krajach świata. Jest to organizacja, która łączy, wydawać by się mogło, sprzeczne są przestrzenie. Jest to organizacja, która została założona przez księdza, ale jest zarządzana i prowadzona przez świeckich. Jest to organizacja dla mężczyzn, po to, żeby mogli się opiekować kobietami i rodzinami. Jest to organizacja, która opiera się na bratniej współpracy i takiej pomocy wzajemnej członków po to, żeby też czynić dzieła charytatywne dla osób potrzebujących. Jest to organizacja, która została założona przez grupę Irlandczyków, do której był zaproszony każdy katolik, a nie tylko Irlandczyk. Więc jest to organizacja, która działa już od ponad 140 lat. Można powiedzieć, że w jakimś sensie wyprzedziła katolickie nauczanie społeczne i też nauczanie drugiego Soboru Watykańskiego o roli świeckich, dlatego że ta organizacja angażuje mężczyzn do tego, żeby brali współodpowiedzialność za właśnie życie w parafii i brali odpowiedzialność za swoje rodziny i za swoje lokalne społeczności. Więc trochę jak rozmawialiśmy w tej pierwszej części rozmowy o tym, jakie są wyzwania, w jakim sensie rycerze idealnie mogą odpowiedzieć na niektóre z tych wyzwań. Nie mówię, że na wszystkie, ale myślę, że mogą być bardzo konkretną propozycją, jak zaangażować świeckich w życie parafii. To znowu, wiesz, pójdźmy po kolei, bo powiedziałeś 140 lat historii organizacji, która w tym momencie jest w kilkunastu krajach. No ale wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Sama nazwa w Polsce brzmi bardzo egzotycznie, bo rozumiem rycerze Jana Pawła, czy tam, nie wiem, rycerze Maksymiliana Kolbe, to byłaby nazwa, która pewnie by się bardziej przyjmowała w Polsce jako coś naturalnego. Mamy chyba nawet rycerzy Maryi, jeśli się nie mylę. A tutaj proponujecie nazwę i strukturę, która wzięła się ze Stanów Zjednoczonych. Opowiedzmy trochę o historii. Wspomnij proszę co nieco więcej o osobie założyciela, księdzu Michaelu McGuinney. Czy Gwini, przepraszam. I moje zasadnicze pytanie jest takie, czy ta organizacja, która powstała w Stanach Zjednoczonych 140 lat temu, to jest faktycznie pomysł dla mężczyzn w Polsce? Wszystko zaczęło się w sercu i umyśle właśnie księdza McGivneya, który zupełnie niedawno został beatyfikowany. Kiedy pracował w parafii, to widział obraz parafii, myślę, bardzo podobny do tego, co często widzimy w Krakowie, w Warszawie, czy w wielu innych miejscach w Polsce. Widział parafie, w których
w której zmniejsza się liczba ludzi. Widzi trochę, widzi kobiety, widzi dzieci, widzi coraz mniej mężczyzn. Widzi, że ludzie odchodzą od parafii, angażują się w rzeczy, które odciągają ich od wiary. I co zrobił? Był trochę jak taki uważny obserwator, trochę jak taki snajper, który przyglądał się, obserwował, jaka jest sytuacja i podjął decyzję, że kluczową, żeby coś zrobić. Mógł powiedzieć, no jest, sytuacja jest ciężka, a kultura nie wspiera dzisiaj kościoła, kończy się świat chrześcijański. No, możemy powiedzieć, no zamykamy parafię, ograniczamy naszą działalność, po prostu jest ciężko, jest trudno. Nie, on odpowiedział zupełnie coś na to wyzwanie w zupełnie inny sposób. Powiedział, że drogą do tego, żeby odnowić parafię, jest zaangażowanie mężczyzn. I poprzez zaangażowanie mężczyzn dotrzemy do kobiet. Myślę, że wiele osób by się zgodziło z tą tezą, że kiedy żona będzie nawrócona i będzie wierząca, to pewnie będzie miała wpływ na rodzinę w jakimś procencie. Ale kiedy mąż jest duchowym liderem rodziny, jest konkretnie zaangażowany w życie wiarą, to wiele rodzin, czy całe rodziny za nim płyną. To są takie badania socjologiczne pokazujące, jaki wpływ na życie religijne rodziny ma zaangażowanie mężczyzn. Więc co robi ksiądz Magilny? Właśnie angażuje mężczyzn, formuje ich, uczy ich tego, że mają wziąć współodpowiedzialność za parafię i poprzez to jest w stanie dotrzeć do rodzin. I teraz jak sobie myślimy o dzisiejszej sytuacji w Polsce, szczególnie w czasie, kiedy wychodzimy z pandemii, a trzeba pamiętać, że ksiądz Magilny również żył i pracował w czasie pandemii, to popatrzmy na wybory i decyzje, które on podjął. I być może te jego decyzje, ten jego sposób uformowania relacji między księżmi a świeckimi jest pewnym wzorem, albo nawet swego rodzaju antidotum na to, jak budować relacje dzisiaj w parafii. Więc co zrobił? Właśnie zaangażował mężczyzn, w ten sposób dotarł do rodzin i udało mu się odnowić parafię, w której funkcjonował. I ten model, który się urodził w jednej parafii 140 lat temu, naturalnie przeniósł się po całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, a kilkanaście lat temu także przyszedł do Polski. I myślę, że jest dzisiaj atrakcyjną propozycją do tego, jak można budować relacje w parafii. A przez co konkretnie ksiądz Michael zaangażował tych mężczyzn w parafii? Co on zrobił takiego, że jednak przyciągnął właśnie mężczyzn do siebie i do, rozumiem, Chrystusa, a nie tylko do parafii? Tak, oczywiście. I tak jak powiedziałem też na samym, wcześniej, kiedy odpowiadałem na pytanie o to, dlaczego, jaka jest przestrzeń zaangażowania świeckich. I to udało się księdzu Magilnemu. Powiedział tak, że ja się zajmę waszymi potrzebami duchowymi, natomiast wy macie tę przestrzeń, w której powinniście się wspierać. Kiedy jeden z was umrze, a w tamtych czasach katolicy byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a wielokrotnie się tak zdarzało, że mężczyzna, mając całą rodzinę, umierał przedwcześnie. Dlatego, że często dostawali katolicy ci niebezpieczne prace, ponieważ nie dostawali normalnych form zatrudnień, jakie były dostępne dla protestantów. Więc on powiedział tak, widzę ten problem, widzę taką sytuację, że młodzi katolicy mężczyźni umierają, zostawiają żony i dzieci. W tamtych czasach, kiedy żona nie była w stanie utrzymać swoich dzieci, dzieci były odbierane do domów dziecka. I często to się wiązało też z tym, że dzieci po prostu też były odciągane od wiary. I powiedział tak, kiedy jeden z was umrze, to każdy z was w tej grupie jest współodpowiedzialny za tą rodzinę. Stawia konkretne zadanie mężczyznom. Patrzcie i pomagajcie sobie wzajemnie. Jakby wprowadza ich bardzo konkretną przestrzeń właśnie tej współodpowiedzialności, a jak powiedział pewnie Benedykt XVI wiele lat później, daje im doświadczenie tej logiki daru, że oni dają coś, pomagając innym, ale otrzymują więcej dając. Że oni tak naprawdę otrzymują więcej. Więc naturalnie ksiądz Magilny angażował tych świeckich w życie parafii, w życie właśnie konkretnej pomocy dla osób, które są wokół nich. I w ten sposób też ich przyciągał do Chrystusa, do bycia w Kościele. Ale mówisz, że to jest taka organizacja, która jest atrakcyjna też dzisiaj dla parafii w Polsce. No tutaj, jeżeli dobrze rozumiem, ten model polegał na tym, ten historyczny model, że tak naprawdę ksiądz Michael działał na takim gruncie zupełnie fundamentalnych potrzeb.
nie? Zapewnienie no, życia, tak? Bytu jakiegoś tam normalnego osieroconym dzieciom czy owdowiałej żonie. Gdyby dzisiaj chcieć to jakoś przetransponować na współczesne czasy, kiedy jednak mamy, nie wiem, system opieki społecznej tam, czy ubezpieczeń i tak dalej, to wydaje się, że jednak takiego prostego przełożenia nie ma na to, co się działo 140 lat temu w Stanach, a na to, co się dzieje dzisiaj. I to zaangażowanie mężczyzn przez rycerzy Kolumba jednak wydaje się, że powinno iść jakąś inną ścieżką. Co jest takiego atrakcyjnego w tym, co proponujecie? Znaczy, jak dzisiaj realizujecie tę misję właśnie wciągania mężczyzn w życie wiary? To, co robimy, to zapraszamy mężczyzn do konkretnego zaangażowania w kilka przestrzeni. W przestrzeni wsparcia dla rodzin, dla lokalnej społeczności, dla przestrzeni ochrony życia, ale także dla wzrastania wierze. Więc to są takie cztery przestrzenie, w których rycerze są bardzo mocno zaangażowani. Chcemy pokazywać mężczyznom, że wiara może i powinna się realizować przez uczynki, przez bardzo konkretne zaangażowanie. I mogę powiedzieć przeróżne historie, ale często to, co do mnie przemawia, to historia bardzo konkretna, która się wydarzyła jakiś czas temu na Śląsku, gdzie była taka sytuacja, kiedy dziewczyna zaszła w ciążę. I rodzina chciała ją zachęcić do tego, żeby dokonała aborcji. A ona tego nie chciała, ale czuła się samotnie, nie wiedziała, co zrobić. Poszła do księdza proboszcza i powiedziała, co mam zrobić. I ksiądz proboszcz powiedział, poszedł do rycerzy i powiedział, panowie, jest taka sytuacja, co możemy zrobić. I poprzez różne swoje umiejętności, talenty, znajomości, ci mężczyźni zaaranżowali mieszkanie socjalne dla tej kobiety, wyremontowali, utrzymywali ją, urodziła dziecko i po tych urodzinach także narodzinach tego dziecka wspierali ją dalej. I to jest bardzo konkretna pomoc, której dzisiaj rynek, system zabezpieczenia społecznego nie zapewnia. A pozwala mężczyznom wziąć bardzo konkretną odpowiedzialność i też daje im taką poczucie sprawczości. Myślę, że często mężczyźni mają takie doświadczenie, że są niepotrzebni, że nie mają przestrzeni, w której mogą coś zrobić. A tu nagle pojawia się taka przestrzeń, w której poprzez zaangażowanie, poprzez zorganizowanie się wzajemnie są w stanie uratować konkretne życie. I mogę powiedzieć o wielu jeszcze innych historiach, co robią rycerze właśnie na poziomie lokalnym, czy krajowym, czy międzynarodowym, ale myślę, że te konkretne, małe historie, które są tak naprawdę wielkimi historiami, są tymi przestrzeniami, które mogą zapraszać, zachęcać mężczyzn do właśnie zaangażowania w życie parowe. Ci mężczyźni są też odmienieni, to też mają takie poczucie, że uratowaliśmy życie. No, bo to jest prawda, nie? Znaczy faktycznie to, co zrobili, to uratowali życie. Ta historia jest niezmiernie poruszająca, bo nagle mężczyzna, który właśnie ma być obrońcą, faktycznie staje się obrońcą i realnie to się przekłada na to, że to dziecko żyje, nie? No to po prostu chwała Panu. Ale to też są takie historie, domyślam się, raczej rzadkie. A w takiej codzienności, jak wygląda bycie rycerzem Kolumba? Ta nazwa nawet mi jakoś tak trochę haczy, nie? No bo to rycerz Kolumba, to co, konkwistadorzy, tam wiesz, to coś jakoś tak, nie mogę tego do końca przełknąć. Rycerze Kolumba, tak, rzeczywiście, kiedy rozpoczynaliśmy działalność w Polsce, pojawiały się pytania dotyczące tej nazwy. Kiedy patrzymy na historię i powody wyboru takiej nazwy, to widać, że ksiądz Magibny i założyciele rycerzy Kolumba chcieli, żeby było w nazwie rycerze. Rycerze jako symbol waleczności, odwagi, męstwa. Trzeba pamiętać, że organizacja została założona przez weteranów wojny secesyjnej i mieli w swoim doświadczeniu właśnie takie wartość tego, co to znaczy być walecznym, odważnym. Chcieli te wartości przekazywać kolejnym pokoleniom. A jeżeli chodzi o Kolumba, to rzeczywiście pytanie, dlaczego Kolumba? W XIX wieku katolicy w Stanach Zjednoczonych byli często traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Były podejrzenia co do ich wierności i takiej, że będą wiernymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. I wybór Kolumba jest nieprzypadkowy. W tamtych czasach Krzysztof Kolumb był jedynym powszechnie uznawanym przykładem katolickiego mężczyzny, który jest rozumiany w całej kulturze. Więc katolicy mieli taką potrzebę, żeby pokazać, że są walecznymi mężczyznami, którzy odwołują się do
katolika i są dumni ze swojego dziedzictwa katolickiego. Natomiast dzisiaj, jak sobie patrzymy na Kolumba, choć oczywiście nie chcemy go beatyfikować, ale należy na niego patrzeć jako pewien wzór mężczyzny, który był gotowy do tego, żeby odkrywać nowe miejsca, nowe terytoria i się nie bał, żeby tego robić. A oczywiście nie był doskonałym mężczyzną, ale jest przykładem tego, że dzisiaj potrzeba jest odwagi w działaniu. To dzięki za to wyjaśnienie, jeżeli chodzi o nazwę, a teraz jeszcze chciałem wrócić do tego, co zacząłem pytać, ale nazwa mnie zahaczyła. Mianowicie taka codzienność rycerzy Kolumba tutaj w Polsce, na czym polega? Poza tymi spektakularnymi sytuacjami pomocy, co robicie i co trzeba zrobić, żeby w ogóle być rycerzem Kolumba? Żeby zostać rycerzem Kolumba, trzeba spełnić trzy wymogi. Trzeba być mężczyzną, mieć 18 lat i móc przystępować do sakramentów świętych. I kiedy na samym początku dowiadywaliśmy się, że takie są wymogi, to niektórzy mówili, że to są niezbyt wysokie wymogi. Ale widać, że z czasem, jak też kultura się zmienia też w polskiej rzeczywistości, to widać, że czasem te wymogi wcale nie są takie niskie. Natomiast co do naszej codzienności, to myślę, że można wymieniać przeróżne rzeczy, które robią rycerze. Natomiast kluczową kwestią jest to, jak być dzisiaj zaangażowanym mężczyzną, katolikiem w swojej rodzinie, w swojej parafii, w lokalnej społeczności. Myślę, że rycerze mają szansę do tego, żeby pokazać, że idea solidarności jest wciąż aktualna. Na końcu lat 80., początku 90. była taka dyskusja, czy Solidarność była tylko ruchem politycznym, która doprowadziła do upadku komunizmu, czy też może być pewną wartością, pewną postawą, w której można żyć w czasach wolności. I patrząc na doświadczenia rycerzy Kolumba w Polsce od 15 lat, bo od tego czasu jesteśmy w Polsce, i relacje, które się nawiązały między mężczyznami, między rodzinami, a w lokalnych społecznościach widać, że rycerze Kolumba i to, co robimy, może być pewną próbą dokończenia rewolucji Solidarności, że da się żyć właśnie wedle zasady jedni drugich brzemiona noście. Zwyciężaj zło dobrem. Takiej wyobraźni na temat drugiego człowieka, jak mu pomóc, że to jest dzisiaj możliwe. Jak sobie myślę o tym, co dzisiaj rycerze mogą robić, to pokazywać, i to jest to pewien też geniusz księdza McGivneya, że udało mu się stworzyć formułę, w której jesteś nieznajomi, jesteś obcy ludzie, anonimowi, a myślę, że to często jest doświadczenie anonimowości w parafii, nagle stają się znajomymi. Znajomi stają się przyjaciółmi. Przyjaciele stają się braćmi. I kiedy powstaje taka wspólnota ludzi, którzy się znają, którzy się wspierają, którzy wiedzą, że nie są sami, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć też na ogromne wyzwanie też osamotnienia wielu mężczyzn dzisiaj w społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. Jesteśmy niezwykle dobrze skomunikowani, a mamy Facebooki, Twittery, przeróżne media, ale tak naprawdę, kiedy myślimy o kluczowych elementach w naszym życiu, o tych miejscach, gdzie możemy zadać ważne pytania, które nas trapią, to możemy sobie zadać pytanie, gdzie jest takie miejsce. I właśnie rycerze tworzą taką przestrzeń, w której możemy, kiedy mężczyzna może przyjść i doświadczyć właśnie przyjaźni, ale też poznać wzorce, poznać innych mężczyzn, którzy mogą ich inspirować. I to jest, myślę, że ogromna wartość. Dzisiaj często brakuje mężczyznom dobrych wzorców, a wzorzec jest tym, co pociąga, tym, co będzie mężczyzn zachęcało do tego, żeby nie przejść obojętnie wobec tej propozycji. Czyli z jednej strony to jest taki pomysł, żeby zaangażować mężczyzn i pokazać im, jesteście nam potrzebni w parafii, w tej lokalnej społeczności. Są rzeczy, które możecie podjąć wyłącznie wy i możecie zrobić to lepiej niż duchowni, lepiej niż kobiety. Więc mamy dla was zadanie, ale z drugiej strony mamy dla was wspólnotę braterską, jakiś rodzaj wspólnoty, gdzie są przełamywane te wątki, o których wspomniałeś, samotności, ale też jest jakaś taka przestrzeń na to, żeby jednak się zmierzyć z tymi emocjonalnymi, psychologicznymi, duchowymi problemami, które przeżywamy. I dodatkowo jesteśmy dla siebie nawzajem tymi świadkami, tak? Czyli tworzymy taki ekosystem naszej wiary i mamy miejsce w kościele, gdzie faktycznie nie jest tak, że tylko jesteśmy po to, żeby wypełnić ławki, tylko po to, żeby faktycznie przysłużyć się tej lokalnej społeczności. Brzmi to kapitalnie, słuchaj, a ja mam taką podejrzliwą naturę i pytam, a co na to wasze żony? I jak reagują żony na nasze zaangażowanie w rycerzy Kolumba?
Mhm, dokładnie tak. No, reagują jak kobiety, zmiennie. Natomiast kluczową kwestią, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie, jest to, żeby zachować odpowiedni balans. Bo oczywiście mężczyzna, jak się angażuje w jakąś przestrzeń, to angażuje się na 100%, wchodzi w to cały. I ważne jest to, żeby pamiętać o tym balansie, tak? Że jest pewna hierarchia. Jest Pan Bóg, jest rodzina, żona, praca i zaangażowanie w rycerstwo. I kiedy ten balans jest zachowany, to myślę, że żony są zadowolone. Nie zawsze tak jest i to jest pewna też praca do wykonania przez poszczególnych mężczyzn, żeby pamiętali o tym balansie. Natomiast to, co wydaje mi się, jest bardzo ważne, żeby też dbać o reakcję kobiet, jest to, że kobiety są angażowane w naszą działalność. Jest wiele takich przestrzeni, w których kobiety też są obecne. Nie żeby przejąć odpowiedzialność, ale żeby były zaangażowane, że to nie jest taka przestrzeń zupełnie niedostępna dla kobiet, ale jest to przestrzeń, którą organizują mężczyźni, do której kobiety są zapraszane. Więc kiedy kobiety się w to angażują, a jesteśmy prawdziwie organizacją rodzinną, no to myślę, że reakcje są bardzo, bardzo pozytywne. Okej, wiesz, na pewno tutaj w opisie filmu dołączymy link do waszej strony po to, żeby mężczyźni, którzy nas oglądają, mogli się zainteresować rycerzami Kolumba i przyjrzeć się temu bliżej. Nie chciałbym na tym wątku skończyć, dlatego pozwól, że jeszcze wrócę do tych bardziej ogólnych wątków, ponieważ sam, kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem, wspomniałeś o świętym Józefie. Kolumba nie chcemy beatyfikować, jasne, natomiast święty Józef jest święty. I moje pytanie, wiesz, jest takie bardzo proste, a jednocześnie ja nie mam na niego dobrej odpowiedzi. Mianowicie, czy Józef i w czym święty Józef mógłby być jakimś wzorem, czy jakimś takim drogowskazem dla mężczyzn? Ponieważ dla mnie osobiście jest tutaj pewna trudność. Nie? Święty Józef tu jest bardziej milczący, taki bardziej z boku. Adam, wróć, anioł do niego przychodzi zawsze podczas snu, więc tak, no, jest taką postacią bardzo mocno w tym momencie w kościele promowaną. Mamy rok świętego Józefa, mamy go w kanonie mszy świętej, ale pozostaje dla mnie osobiście trochę takim człowiekiem nieznanym, takim właśnie milczącym, gdzieś postacią drugiego planu. Czy to jest dobry trop, żeby świętego Józefa stawiać jako wzór dla mężczyzn, a jeżeli tak, to jak? Tak, bardzo dobre pytanie. Myślę, że w kontekście tego zagadnienia, czy Kościół zajmuje się potrzebami mężczyzn i czy też pisze teksty do mężczyzn, myślę, że w jakimś sensie tekst papieża Patris Corde jest jakąś formą odpowiedzi na, czy jakąś sugestią też dla mężczyzn, kogo sobie obrać jako wzór. I święty Józef rzeczywiście niewiele powiedział, przynajmniej nic nie wiemy o tym, co powiedział. Ale w jaki sposób poznajemy mężczyznę? Po tym, co mówi, czy po tym, jak działa? Jak popatrzymy na świętego Józefa, to widać, że to był człowiek może nie słowa, ale akcji. A kiedy uchronił świętą rodzinę, tak? Zabrał ich do Egiptu, wrócił, a bronił tą rodzinę, był ciągle obecny. I co jest ciekawe, to, że to jest taki mężczyzna, który był też wyczulony na głos anioła. Tak? W śnie anioł pański mu się objawia i mówi mu, co ma zrobić. A czy nie chcielibyśmy, żeby mężczyźni byli wyczuleni i mieli taką zdolność do tego, żeby rozeznawać wolę Pana Boga? Więc myślę, że święty Józef jest taką osobą, która jest dla nas taką, myślę, zachętą tego, żeby być wyczulonym i jakby wsłuchiwać się w wolę Pana Boga i jednocześnie, słysząc tę wolę, rozeznawać ją i działać, żeby podejmować bardzo konkretne działania. I myślę sobie, że święty Józef jako pewien symbol integralności, jako symbol wierności, symbol też posłuszeństwa i takiej cichej siły, bo to, jak sobie dzisiaj pomyślimy, święty Józef naprawdę przeszedł ze świętą rodziną szmat drogi. Zostawił swój dom, przeszedł do Egiptu, tam nie miał żadnych, nie wiem, znajomości, nie miał jakiejś ustawionej, nie wiem, domu, gdzie miałby mieszkać. Szedł naprawdę w nieznane i miał tę odwagę
twórczą odwagę do tego, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie. I myślę, że Święty Józef jest takim właśnie przykładem, jak angażować czy odpowiadać na wyzwania, z którymi się mierzymy. Że to nie jest tak, że będę właśnie takim racjonalnym, przewidywalnym człowiekiem, który okej, byliśmy umówieni z Marią, że będzie moją żoną, teraz się okazało, że będzie, że jest brzemienna, więc ja ją tam po cichu oddalę, uchronię ją, żeby nie było skandalu, zadbam o jej reputację i zachowam się jak przyzwoity facet. Nie. On dostaje we śnie wezwanie, że nie przyjmij tę kobietę, a przyjmij to dziecko, daj mu na imię Jezus i on będzie panem. I on wychodzi z tej takiej swojej formuły, takiej racjonalności, takiej przewidywalności i nagle wchodzi w logikę niesamowitego dialogu z Panem Bogiem. I więc pytanie, czy potrzebujemy więcej takich mężczyzn, którzy mają odwagę, żeby wejść w tę logikę dialogu z Panem Bogiem, czy nie potrzebujemy, czy potrzebujemy ich mniej? Myślę, że Święty Józef w tym sensie jest, może być inspiracją do tego, żeby dla dzisiejszych mężczyzn. Oczywiście jest taki żart, że Święty Józef pewnie po jakimś czasie zaczął się bać, bał się chodzić spać, bo nie wiedział, co się stanie podczas tych snów, ale rzeczywiście potrafił słuchać. Nie? To nie jest wcale takie oczywiste dzisiaj. Czyli wiesz, z jednej strony chcemy, żeby mężczyźni wzorowali się na kimś, kto jest mistykiem, ma realne życie duchowe, ale z drugiej strony jest człowiekiem czynu, kimś zaangażowanym, a może niekoniecznie kaznodzieją, czy jakimś tam właśnie nauczycielem. A jak to ty jako, wiesz, tata i jako mąż, zresztą wspaniałej żony, którą serdecznie pozdrawiam, jak ty widzisz taką szansę na realizowanie tej roli, jaką Święty Józef podjął w swoim domu, znaczy w rodzinie, tak? Może wiesz, ty, ale też szerzej ci, na których się wzorujesz, dorośli mężczyźni, którzy właśnie mają być jakimiś liderami religijnymi w swojej rodzinie w ogóle. Jak to zrobić? No to jest, myślę, że wyzwanie wielu mężczyzn, którzy starają się poważnie podchodzić do swoich obowiązków wychowania dzieci w wierze. A żyjemy w kulturze, która nie wspiera, myślę, wielokrotnie nas. Myślę, że jest tak, że naturalna religijność, która często wspierała instytucje, pewne postawy, ona się już kończy. Więc to wymaga ogromnego też takiego, ogromnej świadomości wyzwań, zagrożeń i jak na nie odpowiadać. I jak sobie myślę o samym sobie, i to zawsze tak mówię, postawa ojca, przykład modlitwy, przykład człowieka, który jest, żyje życiem sakramentalnym, chodzi do spowiedzi, oczywiście na mszę świętą, jest czymś, co mam nadzieję też będzie pewną inspiracją dla naszych dzieci. Myślę, że moim zadaniem jako ojca jest właśnie dzieci prowadzić, chronić, pokazywać, nauczyć ich życia modlitywnego. I to staramy się robić w domu poprzez właśnie naszą modlitwę rodzinną, ale także też pewnie przez modlitwę indywidualną, którą w domu pewnie dzieci czasem widzą. Często w mojej głowie jest obraz ojca Karola Wojtyły, którym sam Wojtyła mówił, że właśnie jest, że zawsze ten jego przykład, ta modlitwa indywidualna była dla niego ogromną inspiracją. I dla mnie jako ojca rodziny jest to taka, pewien wzór i pewne zadanie do tego, żeby być wierny w modlitwie. Myślę, że to jest jedna z przestrzeni. Ale druga przestrzeń to jest też taka gotowość do tego, żeby towarzyszyć dzieciom w ważnych rzeczach, w ważnych sprawach. Nie tylko w tym, żeby być takim, w rodzaju, żywym bankomatem, który zarabia pieniądze i zapewnia dzieciom szkołę, wakacje, ich potrzeby. I też, żeby nie być takim sprawnym taksówkarzem, który dowozi dzieci z zajęcia na zajęcia. Myślę, że trochę dzisiaj pokutuje taki obraz mężczyzny, który jak pójdzie do pracy i to wystarczy. I że jeżeli zrobi coś więcej, okej, może zawiezie dzieci z zajęcia na zajęcia. Ale jeżeli chciałby się zaangażować w coś więcej, to jest coś dziwnego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem, to było coś naturalnego, że mężczyzna też jest zaangażowany gdzieś dalej, jest wychylony ku zewnętrznemu światu. A dzisiaj w Polsce robienie czegoś więcej niż bycie w pracy i bycie sprawnym taksówkarzem, to jest jednak, trzeba jednak coś przełamać. Trzeba pokazać, że to nie jest coś dziwnego.
No więc co na myśli, żeby być nie tylko żywym bankomatem i nie tylko sprawnym taksówkarzem, ale też być tym człowiekiem, który pełni tą posługę właśnie kapłańską, prorocką i królewską. Tak? Że jest gotowy identyfikować wyzwania, z którymi się mierzą też nasze dzieci. Niedawno miałem taką sytuację, że moja córka była na obozie tanecznym i wokalnym. I wróciła i pierwszą rzeczą, o której mówiła, to to, że po prostu inne dzieci, z którymi się miałem, do czynienia, robiły sobie z niej żarty, że nie zna wszystkich szczegółów co do kwestii relacji damsko-męskich. Często w taki sposób bardzo opisywany przez te inne osoby starsze, już tam jakieś inne dzieci, które były starsze od niej, w taki no, nieprzyzwoity sposób. I widziałem, że po prostu się z tym mierzyła, nie? Jak sobie z tym poradzić. I myślę, że jako ojciec po prostu mam normalnie w świecie odpowiedzialność, żeby ją przygotować na takie rozmowy, żeby wiedziała, jak sobie z nimi radzić, ale też pokazywać dzieciom, jak co też pokazuje Kościół. Ostatnio odkryłem taki bardzo ciekawy kurs o teologii ciała dla dzieci. Nie oczywiście będziemy czytali środowych kateches, ale pokazywanie dzieciom, jaka jest ich tożsamość, do czego są powołane, skąd pochodzą, do czego zmierzają i jak chcą tam dotrzeć. I to jest, myślę, że ta przestrzeń takiego właśnie bycia w domu i prorokiem, i kapłanem, i królem, żeby się z niej nie rezygnować. To jest, myślę, że taka niezwykle ważna, trudna, ale konieczna rola, którą myślę, że każdy mężczyzna, który chce być zaangażowanym ojcem, chce zrealizować. A dzięki. I też jak sobie patrzę na wysyp takich inicjatyw, które istnieją już w Polsce, że Tato.net, i to nie jest promocja inicjatywy Darka Cupiała, ale to pokazuje, że mężczyźni szukają takich przestrzeni, w których mogą się nauczyć od innych, jak być dobrym ojcem. Więc wiesz, reklamowaliśmy Rycerzy Kolumba, reklamujmy też Tato.net, a co tam? Tak, tak. No więc, ale też tego ojcostwa też można się uczyć. Myślę, że też żyjemy w takim pokoleniu, w którym nie wszyscy mieli szczęście mieć dobrego, porządnego ojca, tak? Który pokazywał swoją postawą pewien wzór, jak przeżywać swoją wiarę. I nie ma się co zniechęcać, należy raczej szukać i zachęcać mężczyzn do szukania innych przykładów, innych wzorów, bo widać, że jak mężczyzna przeszedł w swoim życiu, wielu mężczyzn przeszło w swoim życiu wiele przemian właśnie, kiedy byli zainspirowani innymi mężczyznami, innymi wzorami. I tworzenie takich przestrzeni, gdzie można się wymieniać tymi darami, tymi doświadczeniami, jest czymś, co dla mnie jest niezwykle cenne. Każdego roku, już od paru lat, jeździmy z grupą przyjaciół. Jest nas czterech ojców i zabieramy wszystkie nasze dzieci na tydzień i chodzimy przez góry. Chodzimy kilkadziesiąt kilometrów w słońcu, w deszczu, jakkolwiek, ale jesteśmy razem. Dzieci mają doświadczenie, co znaczy mieć czas tylko z tatą. Ale dla nas jako ojców też jest okazja do tego, żeby budować relacje takie też głębokie, poważne, dzielić się swoimi właśnie czy sukcesami, ale też zmaganiami. Także że w tym wyzwaniu ojcostwa nie jesteśmy sami. No tak, i to jest dla mnie niezwykle obogacające. Czyli z tego, co mówisz, to tak naprawdę bycie tym liderem w perspektywie wiary to jest, nie ogranicza się do samej wiary, tak? Tylko do relacji, jaką mamy z dziećmi. Na ile ona jest dojrzała, na ile jest pełna, na ile jest taka właśnie towarzysząca na różnych etapach życia. Ale to, co wiesz, mnie zatrzymało i za co ci dziękuję, przywołanie świadectwa ojca Karola Wojtyły, to jest dla mnie coś bardzo ważnego, bo mi się zdaje, że jeżeli dziecko widzi, że tata jednak przed kimś klęka i robi to wiernie i nie traktuje tego jako jakiś dodatek do życia, tylko że faktycznie swoje życie odnosi do Boga, to ten Bóg jest kimś poważnym. To nie jest ktoś taki właśnie na doczepkę do życia, to nie jest ktoś tam jako taka ostateczna polisa ubezpieczeniowa, ewentualnie jakiś rodzaj świętego Mikołaja, tylko faktycznie ktoś, z kim mój ojciec się liczy. Tak? I wobec tego, nawet jeżeli nie współdzielę z moim tatą tego widzenia, to jednak muszę się jakoś z tym zmierzyć, muszę się jakoś tutaj opowiedzieć wobec tego kogoś, z kim mój ojciec się liczy. I druga rzecz, która wiesz, nie wybrzmiała, a którą chciałbym na koniec jeszcze podkreślić, bo wydaje mi też się ważna taka intuicja,
która, jeżeli chodzi o postać świętego Józefa, też jest istotna, że od niego Chrystus dowiadywał się tego, kim jest ojciec, a wobec tego tak naprawdę dowiadywał się jako człowiek tego, kim jest jego Ojciec Niebieski. Nie? I ta figura ojca w życiu Pana Jezusa, a tą figurą był właśnie święty Józef, miała, myślę, kapitalne znaczenie. Znaczy, to jednak trzeba sobie też zobaczyć, że to nie działo się w komiksie, to nie była jakaś historia oderwana od naszego świata, tylko to, jaki jest ten tata, rzutuje siłą rzeczy na to, jak postrzegam Boga Ojca, jak w pierwszy ten kontakt z Bogiem Ojcem nawiązuje. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Szymonie, za tę rozmowę, za podzielenie się twoimi doświadczeniami, twoimi myślami. Dziękuję ci serdecznie za promocję Rycerzy Kolumba. Myślę, że to jest jedna z tych organizacji, które naprawdę trzeba promować i o nich mówić, bo wciąż, mimo że jesteście największą organizacją męską na świecie, to wciąż w Polsce wielu o was nie wie. Do tego cieszę się, że możemy też tutaj współpracować w tym zakresie. Naszym widzom serdecznie polecam zainteresowanie się Rycerzami Kolumba, a tobie bardzo, bardzo dziękuję za czas, który poświęciłeś na rozmowę i te wszystkie myśli, którymi się podzieliłeś. Bardzo dziękuję, drogi ojcze. Zachęcam, zapraszam wszystkich mężczyzn do Rycerzy Kolumba. To jest ścieżka, na której możecie odkryć, co znaczy być prawdziwym mężczyzną i też być w Kościele. Zapraszam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, który spędziliście z nami, słuchając naszej rozmowy. I bardzo was proszę, żebyście włączyli się w nią. Przez udział w komentowaniu tego, co powiedzieliśmy, dopowiedzeniach, krytyce, może jakichś nowych pomysłach na to, jak zaangażować mężczyzn w Kościele, co zmienić w posłudze duchownych, żeby mężczyźni chętniej z niej korzystali. Dla tych wszystkich, którzy wezmą udział w dyskusji, jak zwykle przygotowaliśmy prezent, tym razem książkę o założycielu Rycerzy Kolumba. Ksiądz Michael McGwinney, inspirator tego ruchu i jednocześnie błogosławiony, który może być inspiratorem dla nas. Jeżeli ktoś będzie chciał ją wygrać, to zapraszam, niech komentuje, a wybierzemy komentarz przed edycją następnej karetki w drodze, na którą już dzisiaj was zapraszam, a teraz zostańcie z Bogiem.